komisja. Pani Gali. Ja mam pytanie, ile jest członków komisji? 9 osób, tak? Czyli 9 osób, 2 osoby nie mogą, z wielkim szacunkiem, proszę Państwa, ale czy moglibyście Państwo zmienić sobie te dyżury? Znaczy ja dokończę, bo do tego ja też chciałbym dokończyć. Znaczy to nie jest zdarzu, prawdzie Panie Boże, tylko przy 9 osobach, żeby się kworum nie mogło zebrać, jak Pani Maria mówi, że tylko raz w miesiącu, a z tego co wiem, to komisje są co tydzień. W sumie 8 osób jest w komisji, no bo jedna... No to 8 osób, dobrze, no to wszystko jedno. To jedna jest, no, to ale liczy się to jeżeli nawet są komisje co 2 tygodnie, to można strzelić się z komisjami co 2 tygodnie w ten sposób, żeby nie robić ani w pierwszy, ani w trzeci wtorek. Koniec, kropka, jest nawet załatwiona. Bo ja podejrzewam, że jak Państwo zaczniecie zmieniać sobie termin komisji w tej chwili, to z niczym nie będziemy łatwiej, bo w środę ma edukacja. Są z reguły sesje, więc to po prostu w czwartki jest, są tereny zielone. Będzie po prostu zawsze problem. Może rzeczywiście w drugi, w czwarty, wtorek robić komisję, a wtedy kworum będzie, no to wtedy kworum będzie na pewno. Czy ja uważam, to jest za daleko z zdarzeniem to już my tutaj... Znaczy ja powiedziałam, że to nie jest zdarzenie. Tak, jeżeli chodzi o frekwencję, to można zauważyć, że w sumie najwięcej uczestniczymy w pracach komisji. Na tym ja skończę dopiero... Ale dobrze, Sławie ma... Więc pan prezydent staram się, że pan prowadzi i wypełnić swój obowiązek uczestniczenia w komisji. Ja wiem doskonale, że niejednokrotnie pokrywanie się tych godzin niestety powoduje już, że tak powiem, zakończenie pracy komisji przedwcześnie. Tak, druga prośba jest do członków komisji. Bo jeżeli, bo te osoby, które nie przychodzą, to jest notorycznie te same osoby, no nie przychodzi to wiedzieć. Jest prośba, jeżeli te osoby wiedzą, że nie mogą pracować w komisji, bo mają inne sprawy w samym dniu, no mam prośbę, może to jest złożyć rezygnację z komisji, bo nie może być tak, że ja przyjeżdżam, przygotowuję się 2,5 godziny różne dokumenty, cały tych dokumentów jest, o godzinie 16 telefon, nie mogę przyjść, 16:32 SMS, nie mogę przyjść, ale nie mam czasu powiadomić tych, którzy tutaj jadą, bo coś to zrobimy, no, ale ja mam taką prośbę, bo zaczynamy coraz to bardziej wchodzić do jakiejś dziury. Były na przykład konsultacje odnośnie ruchu jednokierunkowego. No są dwie osoby, my mamy policzyć te głosy. Nie ma, no, dwie osoby nie będziemy liczyć tych głosów. No to udało nam się wczoraj ściągnąć innych członków, innej rady, że policzyliśmy wreszcie te głosy, te konsultacje odnośnie ruchu jednokierunkowego i na ulicy planowane na ulicy Zaporowskiej. Ale to nie może być tak. Ja mam prośbę, bo i myślę ja jako przewodniczący komisji, jak Państwo widzą te uchwały, które podejmujemy, nie ma tak, żeby być handy jakieś osiedla, czy gdzieś staramy się w każdym osiedlu coś w każdego roku zrobić. Tak prośba, bo inaczej to szkoda, bo trzeba rozwiązać komisję i niech zarząd się zajmuje infrastrukturą, bo może być tak, że ja tu przyjeżdżam, przygotowuję i ktoś ma to. Zgadza się, że można mieć wieczór, ale przykład jest taki, że 17:30 komisja zbiera się już od początku kadencji naszej obecnej kadencji Rady Dzielnicy. Chcę przesunąć to termin na pasuje. Chcę przesunąć tą stronę na następny czas. No ja jestem elastyczny, ale do pewnego czasu. Jeżeli nie ma takiej woli, nie wiem, czy to jest. Tak jak Sławek. Dzwonię do niego, Sławek jedzie na urwanie, tak czekamy tutaj po na przykład prawie godzinę, żeby kworum mieć i można nawet zwykłe dokumenty zrobić. No to Sławek jest protokolarny, przyjeżdża, pisze, no i jesteśmy we trzech, za chwilę cztery. Dzwonimy, ty przyjdziesz, nie mogę, tamten przyjdzie, nie mogę. No to do widzenia, jedziemy z powrotem. No i to się dzieje od jakichś 2 miesięcy. Przedtem mogliśmy się spotykać, nie wiem, sprawy, możemy mieć różne argumenty, ale no,
Nie, no, że nie może. Teraz pytanie. Są radni, którzy wiedzą, że nie mogą, to albo złożyć rezygnację, przyjmiemy jako komisja rezygnację, przyjmiemy z udziałem w pracach komisji. Będzie to komisja trzechosobowa czy czteroosobowa. Myślę, że wtedy no, te dwie czy trzy osoby się zbiorą. A ja na razie to widzę, że na komisje, które mają po 13 osób, potrafi przyjść większość, czyli te 7 osób, a na komisję, która ma tam nie może 5 osób się zabrać. No to tam jest, naprawdę jest tam nie dziwne. To było drugie i trzecie, bo jeszcze trzy. A trzecia sprawa jest, miałbym prośbę, żebyśmy w poniedziałek zrobili komisję nadzwyczajną. Komisji, no wykonujący infrastruktury, komisję nadzwyczajną. Zrobimy myślę przejście PiS, które jest może o 18.30, ale związana szczególnie z rozkładem jazdy autobusów FTK, bo też trzeba wreszcie napisać do jako cała rada, iż komisja się musi na tym, zaprasza też innym radnych z różnych obszarów, bo na nowy rozkład jazdy autobusów linii FTK musimy odpowiedzieć. Ponadto prowadzone są w tej chwili w ramach kilku dziennic rozmowy, żeby kilka dziennic wystąpiło do dyrektora CIT-u odnośnie nowych rozkładów autobusów i tramwaju. Ostatnio mieliśmy spotkanie w dzielnicy 7. Po tym spotkaniu nasz przewodniczący ma zorganizować dodatkowe spotkanie z dyrektorem CIT-u dotyczące transportu. Dzwonił do mnie pan Sikora z zapytaniem, kiedy to spotkanie jest. Żebyśmy wreszcie zaczęli ten temat, który, ja wiem, zainteresowani są większość mieszkańców dzielnicy Ustrzej, bo PiS dotyczący kursowania nowych tramwajów, które autobusy odchodzą, jak autobusy, jest cała ten wreszcie trzeba na tym też siąść i tym ludziom po tych naszych konsultacjach, które kilka dzień, po prostu jak jest to odpowiedzieć. A jest to tak, nie wiem, Z20 z różnych miłośników czy przeciwników, czy tramwajów, autobusów. To wszystko. Tak, dziękuję bardzo. Może ja bym tak. Tak, Państwo się dogadali. Bardzo, bardzo to są smutne rzeczy, że rozstrząsamy tutaj takie sprawy, jak to wprawdzie komisja jakoś się podjął. Ja też ostatnio w komisji zauważyłam taką rzecz, że jak pewne osoby mi informowały, że będą nieobecne, tak teraz te osoby mogę sobie mówią, ale ja też na komisji edukacji tak powiem, że tak powiem, że ale to nie. Jutro jest finał konkursu Ekoimy w Katowicach i chciałam wszystkich bardzo serdecznie zaprosić, a jednocześnie, ponieważ jest to konkurs organizowany przez Komisję Edukacji, chciałam się teraz z prośbą do członków Komisji Edukacji, właśnie po sesji jadą do CK Ruczaj, żeby zapakować nagrody i jakby ktoś chciał mi pomóc w tym, to byłabym wdzięczna. To jest taka jedna rzecz. Jutro jeszcze trzeba zakupić, że tak powiem, coś do poczęstunku. Żeby jak na przykład nie będę musiała, że tak powiem, użyć taksówki do przewidzenia tego, no to może sobie poradzę, ale by ktoś miał ochotę w ciągu dnia około godziny 13 też mi mógł pomóc, to bym była również wdzięczna, a jak nie to, no to może jakoś to będzie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, także, ale tak czy tak bardzo serdecznie zapraszam. Może być, znaczy powinno być bardzo interesująco no, na ten konkurs się zgłosiło bardzo dużo prac, ponad 105 prac plastycznych i 40 parę prac fotograficznych. Było duże zainteresowanie, jest dużo prac zaprezentowanych, już ta wystawa jest przygotowana. Afisz jest i jest prośba taka do tutaj do pani Kasia, żeby jeszcze przez parę dni potem jeść tą tego, ponieważ tam jest napisane, że wystawa jest czynna do 16 listopada. Zresztą na stronie internetowej dzisiaj się ukazał afisz, także tam tutaj pani Kasia za interwencję, bo jakoś tak się nie ukazywał na tej stronie internetowej, a wszędzie był. No i druga sprawa to jest konkurs Graffiti. Ja do końca nie wierzyłam, że ten konkurs będzie tak jak wyszedł. Wyszedł bardzo fajnie.
Dowodem tego jest duże zainteresowanie mieszkańców, młodzieży, która mieszka na tym osiedlu, która chciałaby jeszcze następne altany śmietnikowe. Bo zresztą ci, co byli, czyli Krzysiek, pan przewodniczący, inni, pan tutaj Andrzej Moskal, kto to jeszcze był? Wicherek. Tak, Maciej Wicherek. Widzieli, jak to wyglądało. Finał jest, znaczy rezultat tego jest bardzo, bardzo dobry. Po prostu młodzież naprawdę się pokazała, wykazała duży talent, duże zaangażowanie w realizację tego. Na jeszcze jedną chciałam podkreślić, oprócz tej pomocy i zaangażowania, głównie pana przewodniczącego, bardzo, bardzo dziękuję, Krzysia, który mnie wspierał właściwie przez całe tam wszystkie miesiące w tym przedsięwzięciu, to chciałam powiedzieć, że wszyscy ci partnerzy, z którymi współpracowaliśmy, czyli po prostu, czyli Straż Miejska Miasta Krakowa, Dom Kultury Podwórze, zwłaszcza pani dyrektor Piotrka, która się bardzo zaangażowała też w ten konkurs, bardzo go pilnowała i mnie wspierała. Następnie Stowarzyszenie Siemacha, następnie Zarząd Budynków Komunalnych. Wszyscy się naprawdę zachowali bardzo, bardzo wspaniale, pomogli właściwie w zakresie własnych możliwości, a nawet ponad to, z czego naprawdę jestem bardzo zadowolona i to dało ten rezultat, że wszystko było bardzo fajnie. Bardzo fajnie przyszło, a wiadomo, jaki był cel tego konkursu, no przede wszystkim walka z nielegalnym grafikiem, czyli pseudograficiarstwem i pokazanie zwłaszcza młodym ludziom, że można inaczej, że można legalnie malować powierzchnię. Jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, co będzie w następnym roku. Pieniądze na następną edycję tego konkursu są zaplanowane i sądzę, że warto to kontynuować. Zwłaszcza w tą sprawę zainteresował się jeszcze zespół zadaniowy do spraw zwalczania nielegalnego grafiki przy prezydencie, z tymi ludźmi mam kontakt, zwłaszcza z panią Anną Dunajską, zarządzającą komunalną, z panem Ryszardem Nadzimem z ZIS-u, bo ZIS też się tą sprawą zainteresował. Zresztą wyniki i w ogóle opis tego finału jest również na stronie ZIS-u. Więc myślę, że warto to kontynuować, zwłaszcza, że tak jak mówię, no, ludziom się to podoba i wbrew moim oczekiwaniom się bardzo bałam tego wyniku. No po prostu są zadowoleni, wręcz proszę, żeby jeszcze malować, więc myślę, że warto. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Krzysztof, Michał. Ja mam pytanie do zarządu w sprawie danych tydzień z osiedla. Na ostatniej sesji, czyli w zeszłym miesiącu, prosimy o to, żeby zarząd miał takie pismo do biura planowania przestrzennego, żeby biuro planowania nam przysłało jeden egzemplarz. Z informacji wynika, że wydaje mi się, że takie zdarzenie to nas nie trafi. Jakie są przesłanki, jak to biuro planowania tłumaczy, bo zaczyna to powoli niepoważnie wyglądać. Kiedy jesteśmy potrzebni, jednostkom miejskim, to nas pytają o zdanie. Kiedy jesteśmy niepotrzebni, a to nie wygląda, to skoro nas informują, nie odpisują, nie odpowiadają. Czy to może bardzo nie było poważne. Że po raz kolejny mam prośbę jednak, żeby może jeszcze raz zainteresowały tej sprawie, bo to jest generalnie niepoważne. Dziękuję bardzo. Właśnie biuro planowania odpowiedziało, ponieważ ja nie rozmawiałam. I sprawa jest taka, pan radny był na dyskusji publicznej i tam pan radny usłyszał, że wyłożenie publiczne jest w urzędzie miasta, więc mogą przyjść się zapoznać. Natomiast jest zwyczajem biura planowania przestrzennego, że projekt planu zostaje przekazany Radzie przy pierwszym wyłożeniu i tylko i wyłącznie wtedy. Nie ma zwyczaju przekazywania przy kolejnych wyłożeniach i powiedziano mi, że takich materiałów nie otrzymamy. Wyłożenie było w urzędzie, każdy mógł się zapoznać i taką informację pan radny podobno usłyszał na tym, na tej dyskusji publicznej. Ja uważam tylko to, co usłyszałam od pracownika biura planowania przestrzennego i takiego projektu nam nie przekazał. Pani Brando, wszystko się zgadza, tylko w drugiej części jednak poprosiłem, żeby zostało to dostarczone i pani dyrektor powiedziała, że dostarczą. I niestety do dnia dzisiejszego nie mamy. Ale powiedziano mi, że nie mają takiego zwyczaju. No nie mają zwyczaju, ale prosimy o to. I powiedzieli, że nie. Więc ja się nie będę.
kontakt z nimi i o to panią dyrektor prosiłem.